Witam was serdecznie, z tej strony Repus. W serii nowej multiplayer z Hearts of Iron 4 gramy z nowymi gośćmi, którymi jeszcze serii multiplayer nie było. Gramy z Vloczem, który gra jako Estonia. Hello there, z tej strony Vlocz, pozdrawiam wszystkich. Tak, leśni bracia dadzą radę. Oraz z Treholem, który jest jako Litwa. Hej, jestem Litwą, witajcie. Ja natomiast jestem Łotwą, co oznacza, że gramy wspaniałą kampanię bałtycką krajów bałtyckich przed, nie wiem, podbiciem wszystkich państw ościennych albo ochroną przed kapitulacją. Co najśmieszniejsze, gramy na niehistorycznych, więc może się odpierdzielić wszystko, co jest tylko możliwe w tej grze. Tak, niehistoryczne cele są najlepsze. O, i już pan player z Litwy ma opóźnienie. A, bo ty nazwy... się spodziewał. Oj, panie, na trójce to daleko nie zajedziemy, na dwójce daleko nie zajedziemy, ale... Czekaj, na czwórce jest naprawdę opóźnienie dla mnie? Tak. Tak. Tak, małe, ale... Nie, zniknęło. Ej, jest git. Jest... No, internet musiał się rożek, ten chomik dopiero się rozpędzał. Tak, dokarmił chomika. A, przypomnę tylko, że kanały do wszystkich innych osób są w opisie. Nie zapomnijcie o pozytywnej ocenie filmów u wszystkich, jak się podoba. Każda perspektywa jest u każdego. Jeszcze nie wiem, jak publikujemy ci każdy w tym samym stylu. Ogólnie Estonia, opisz ogarniamy swój, techniczne swój, teraz sprawy. Swój tak. Wściekły plan opisz na swoją Estonię. Jasne, z chęcią zaraz opiszę ten plan. Ogólnie to mój plan jest bardzo prosty. Czekam, aż mnie Repus zaprosi do frakcji, żebym miał wystarczającą ilość neutralnych i potem idę w mobilizację narodu, marsz na Tallinn i wielką Ugro Finlandię. Będzie śmiesznie. To skoro było wspomniane o mnie, to ja powiem tylko, że ja idę, raszuję tutaj szybko wojskowego premiera, cyk, cyk, cyk i sformalizowanie ententy bałtyckiej, ponieważ chyba jeden z was idzie w faszyzm, a drugi, a ja. Właśnie, czy obydwoje idziecie w faszyzm? A, nie, ja idę nie, w jako monarchię. Monarchię. A monarchię, tak, bardzo... tak. Tak, w ogóle nikt tego wcześniej nie robił. Idę w monarchię. Tak. Bardzo, bardzo nieoglądana ścieżka. Tak. A Trehol idzie właśnie w monarchię i będzie się bawić anektowanie Polski. Polski, tak. Tak. Polska to tak naprawdę Litwa. Tak, a największą z nas marynarkę, bo jedyną ma towarzysz Repus, który w Rydze stacjonuje dwoma okrętami podwodnymi. Słuchaj, jak robię kolejny okręt podwodny, będzie 2 lipca i co najważniejsze, ściągam stal z Polski, żeby Polska miała cywilkę, żeby później jeszcze Trehol był bardziej tutaj dobustowany nam. I tak, możesz dziękuję z Litwy, bardzo. Przecież Litwa ma 4. Ale na handel? No, na handel chyba. A ja potrzebuję chyba więcej niż 4. A, no dobra. Nie, na handel Litwa ma 2. No właśnie. Bida. A ja zaraz będę miał ropę. Całe moje zasoby to jest tylko 4. Będziecie mogli ode mnie brać ropę, chyba, bo będę miał 8 albo 6 ropy, właśnie nie pamiętam, to będzie można... Czekaj, gdzie to było? Tak, 8 ropy w Parnawie dostanę. Mogę mieć jeszcze 4 kolejne ropy, ale nie ma sensu, bo wolę dostać 2 stocznie, które konwoje mi będą robić, bo ja muszę do Finlandii pływać. Tak. Ej, ja mogę... Czekaj, by się przydało zacząć produkować konwoje i mu wysyłać. No właśnie, mogę ci 10 konwojów wysłać, ale nie produkuję żadnego. Ja mam 0 stoczni, więc... Ja mam 1 stocznię i robię okręty podwodne. Mam 5 konwoi, przyda się, bo fińska flota mnie będzie zatapiać, coś czuję. Co robicie tymi swoimi państwkami na początku za fabryki cywilne? Co budujecie? Ja buduję wojskowe, a dostaję właśnie 5 fabryk cywilnych z... Fokusa, modernizacja przemysłu. Ja buduję więcej fabryk cywilnych. A, bo ja zwróciłem uwagę, że tymi 3-4 cywilkami nie ma co budować innych fabryk na start i zawsze robię koleje sobie po państwie. Tak, no to mówię, jak zrobisz tylko tą ententę bałtycką, bo to jest jak najważniej, żeby jak najszybciej zrobić, to jest ważne, to potem idziesz modernizacja kolei i tam masz pełno fabryk. No wiem jak to działa. Ja nie pamiętam, będę mógł kraje północne zaprosić do ententy, więc zaproszę tutaj Finlandię. Finlandia będzie istniała, tak. Nie no, zobaczymy, bo ja mam nadzieję, że u mnie i w Finlandii nie wybuchnie wojna nowa, bo jest na to duża szansa. Jakieś 90% mają, że nie wybuchnie, chociaż ostatnio miałem 10% i wybuchło. Tak, ale i tak tam zależy od tego, ile mają faszyzmów w wojnie domowej, więc im więcej tam tak, dasz, no, tym będę lepiej. Musiał Finów pewnie będę anektować w 37 pod koniec albo 8. Dlatego, no na szczęście oni nie mają drzewka, więc nic nie odwalą chyba. Ciekawe, kto pierwszy dostanie swoje drzewko, kraje skandynawskie czy Włochy? Włochy mają potężne drzewko. Ale zaktualizowane. Ja ci może powiem, może wreszcie Włochów... kraje Ameryki Południowej, które dołączą do frakcji faszystowskiej Polski. Albania.
Ja to myślę, że jeśli będą kiedyś robić jakieś alpejskie DLC, to myślę, że mogą dać Austrię, Szwajcarię i wtedy rework Włoch oraz Belgię. Przy okazji. Czy coś. Trecho, jakiego ty masz neta, że co chwilę muszę na czwórkę przyspieszać? Słabego. Okej. Okay. Jest! Wojna domowa w Niemczech! Jest. A, wiecie co jest najpiękniejsze? Będę miał 31 dywizji, jak Finom nie wybuchnie wojna domowa i mi nie wybuchnie wojna domowa. Dzięki temu będzie można będę mógł wysyłać te. A czemu Finom ma wybuchać wojna domowa? Bo ja będę ich fokusować na faszystów. A. Wtedy do mnie dołączają z automatu i anektuję ich. Mhm. Ale cisza. Ja tu robię taktyczne plany, co mam pójść, czy częściowa mobilizacja, czy jakiś doradca teraz. Nie, ja zawsze idę w częściową mobilizację, bo lepiej mieć teraz fabryk więcej. No tak, ale wiesz, jakby był doradca tutaj na plus 15 siły politycznej i to jakoś fajnie by się stakowało, to bym pomyślał. Te train symulatora można by odpalić na tym. Dosłownie. A, pamiętajcie, że można sobie state wysadzić. A czekaj, ty masz tutaj kolej, tylko po granicy ona idzie. Znaczy teraz wybudowałem kolej po granicy, buduję sobie. A. Czemu dwójkę buduję? Ja pierdolę. To fajto. Dwójka jest dobra, bo dwójka oznacza, że jest dwutorowa. Protip, że jedno, jak jest jednotorowa, to te zaopatrzenie idzie strasznie wolno, bo jest, że po kolei idzie. Jeden w jedną stronę, a potem w drugą na przykład. A piątka to ile kurna torów? To jest PKP nie, wtedy? Potem jest dwa PKP, kurde. Tak, magistrala Warszawa-Kraków. Możesz... Polska kolej w ogóle jest okropna, bo powiem po tym, w sensie dobra i nie. Bo naszym największym osiągnięciem jest to, że zamiast 100 to można jechać 160, a chyba od tego roku nawet 200 można jechać na tej magistrali centralnej, gdzie wszędzie indziej jest ograniczenie 100 na godzinę, a pociągi mamy takie, że mogą po 200-300 jeździć na spokojnie na godzinę. No przesadzenie może 300, ale... Wiesz, nie, wiesz zależy jakie, no bo powiem ci, jakie Intercity jeszcze, ale lecisz Regio. Jak ja raz jechałem Regio do Koszalina i się okazało, że zaczął się palić kible. Po drodze. Kible, czyli te, wiecie, te stare te, to one to mogą maksymalnie 80 jechać, bo wszyscy się rozpadną. Ja pamiętajcie, jak coś źle pójdzie, to ja uciekam. Najpierw na Tallinn się cofam, a potem w ogóle na te moje wyspy uciekam i tam siedzę. I tak będzie. No bo ja mogę przenieść tam w stolicę i wszystko, to jest najpiękniejsze. 15 punktów nagle tam będzie. 30 000 ludzi, 15 punktów. Tak, bo mam taki cel, zobacz, to jest u mnie po prawej w drzewku i to jest... umocnienie Tallina i potem mam utrzymać Seremę. Tak, ale... No ale to jest strasznie OP do utrzymania się. Ale zwiększa ci tam ludność na przykład z 30 000? Nie. Kurde, takie Władysławowo się broni jako ten centralne te stolica państwa. Ostatni przyczółek. Jak ci Repus idzie? No ja zapierdzielam... Wojskowego już? Nie, no był już wojskowy, gdyby nasz kolega pan Litwin miał 2 mega uploadu w internecie. A już udobruchałeś demokratów? Właśnie udobruchuję. Właśnie, co z tymi celami tutaj, bo to będzie powstanie prekordnosów. Jak to zmieniać? No ja się zwalczać. Jak się zwalcza? Nie wiem. Też nie mam pojęcia. Miałem się ogarnąć, ogarnęłeś się w swojej kraju. Żeby ukończyć poparcie dla partii większe niż 55%. A, to chyba chodzi, że faszystów musi być więcej niż 55, inaczej przegrywają. Jak... Bo ty idziesz potem w dyktaturę wojskową, czy w połączenie tytułów prezydenckich? Oczywiście, ja idę oczywiście w dyktaturę wojskową. Dyktaturę, dobra. Będzie 70 dni dłużej, ale okej. Okay. No. Nie będzie, zobacz, bo ja muszę, żeby pójść w połączenie tytułów, musiał stworzenie tych zawodowych, a mogę je zrobić tak czy tak w momencie jak... No, i tak możesz zrobić sobie stworzenie izb zawodowych. No tak, ale to ostatecznie by było tyle samo czasu zająłby. Jak się na gospodarce wojennej? Co? No. Zmieniłeś już sobie? Ręcznie, no. A to się nie opłaca, bo ty miałbyś tam zmieniać i z automatu. Co mi się nie opłaca? Mam jedną więcej fabrykę do budowania kolei państwowych. Ja już mam 6 pracujących fabryk, a w sumie mam 11. Moją armią zarządza Alfons. To jest bardzo złe. Masz na myśli sugestię genewską? Sugestia genewska to dziwka. Ja jestem jej Alfonsem. O Boże, nie, to DMM mi się z Dudą przypomniał, przepraszam, ale... Ach, PTSD z wojny z Jugosławii mi wraca. To były śmieszne okresy historyczne. Tak, śmieszne dla innych, dla Jugosławii mniej. Well. Aż mi się przypomniało ten, Niemcy dzisiaj. Mój pradziadek wcale nie należał do SS. Nie mów tak, to obraźliwe. Ludzie w Jugosławii dzisiaj. Tak, mój ojciec był największym zbrodniarzem wojennym w
w Serbii. Jugosławii. Piosenka. Dlaczego mój ojciec był zbrodniarzem wojennym. Słuchaj, oni mają piosenkę nawet. No ta. Mój tatko był zbrodniarzem wojennym. To jest zarąbista piosenka. Swoją drogą, zobaczcie, że Niemcy nacierają ci jedni i drudzy, w sumie tam, gdzie najwięcej torów kolejowych jest. O, Magdeburg zdobyli, no to już z górki będzie. I Lipsk też zdobyli, więc oni po prostu o te punkty walczą najważniejsze i to jest piękne i straszne zarazem. Po 5 latach bot robi strategiczne plany wojenne. Co nie? Tylko 5 lat. Kurna, jak prędzej powstanie Wiktoria Trójka, która jak będzie tak płynna jak CK3, to oznacza, że jeszcze zrobią do tego mody, które przeniosą do II wojny światowej, zrobią jeszcze mody, które sprawią, że zmieni się bitwy podczas II wojny światowej, no. I Wiktoria 3 będzie lepszą grą o II wojnie światowej niż Hearts of Iron 4. Takie szybkie pytanie. U was też stoi cała Armia Czerwona na granicy? Ja nie wiem, bo nie patrzę. Nie stoi. A u mnie stoi. Znaczy się moja armia stoi na granicy z Łotwą, więc to tylko tyle. U was też stoi na waszej granicy cała armia Litwy? Tak. No w sumie tak, stoi na granicy. Kurde, wysyłam ludzi na front z ZSRR i nie mają zaopatrzenia. Ja ciężarówki muszę zbadać, jak ja grałem Litwą i zapomniałem ciężarówek pobadać. 2 na 10. Ja się dziwię. Nie polecam Elegrowicza. Kurwa, ustawiłem wojsko na Estonii i się dziwię, czemu zaopatrzenia nie ma. Tam 15 dywizji stało, a tam nie ma zaopatrzenia. Bitwa o Berlin, panowie. Wow, jakbyśmy nie wiedzieli, kto wygra. Adi już w bunkrze. A on jeszcze żyje? O, jeszcze żyje. A można było odpalić właśnie kraje Ameryki Południowej, odpalić sobie Argentynę i Adiego wziąć sobie, bo jest 50% szans, że wybuchnie ta wojna domowa. A można sobie ustawić przez grą. Tak. Albo tak, jeszcze Adam Hilt. Adam Hilt. A jeszcze przecież na USA zrobili dokładnie ten sam joke chyba. John. No właśnie Adam Hilt jest. A nie, a to w Argentynie? Nie, to senior Hitler. Senior Hitler. Tak, a w Ameryce jest Adam Hilt. Tak, a jeszcze gdzieś był Hitler. Ale serio można w Ameryce tego Hitlera dać do władzy? Tak, i nie ma wtedy wąsa i wtedy jest chyba słynnym architektem. Ja pierdolę. Łotewski dyrektoriat wojskowy. Tak, i to jest historyczna ścieżka, po pierwsze, a po drugie śmieszna, bo Łotysze przez to na historycznych nawet nie akceptują poddania się. Ruski, i tak samo jak sanacyjna Polska. Super nazwa. Dobra, kradnę pociągi cywilom. Nie rób tego, bo zabijesz się. Zrobiłem to. To się w ogóle nie opłaca, serio ci mówię. Nie mają już pociągów. Nie ma tutaj, Wciskałem na piątkę i ten, i trefol jest 90 godzin. Ale zapauzuj na chwilę, żeby nie wywaliło go. Nie. Ustaw na czwórkę, zapauzuj na chwilę, żeby wrócił do cywilizacji. Tak, to jest najgorzej, kiedy, kurde, zastopowali budowę światłowodu akurat przed moją ulicą i, kurde, ulicy jest dalej, jest światłowód. No i teraz jak sprzedawali fotowoltaikę, to od razu było takie, że sprzedajecie fotowoltaikę. Dlaczego my nie mamy światłowodu jeszcze? Teraz ja mam najwięcej manpower z was wszystkich, że ludności mam 2 miliony. No. Ja w całym kraju mam 1 i 100 tysięcy. Ja mam 3 miliony ludzi. Ja mam 1 111 000, pozdrawiam. 1, 1, 1, 1. Kurde, bogacz. 3 miliony, a kurde, w ogóle chłopi umierają z głodu. Ale w Rydze mieszka 500 000 osób, co nie? Nie, 400 tysięcy, 420 tysięcy. A nad Rygą, w jakichś lasach, kurwa, mieszka 1,5 miliona ludzi. Leśni bracia. Jak to będzie słabe, kiedy Łotwa będzie słaba gospodarczo i będziesz mógł przejąć kontrolę nad frakcją. Maybe. Najlepsza wojna domowa jest ta, jak wybucha w tym Turkmenistanie i tych innych tam na południu zadupiu. Bo ZSRR nie ma wtedy tego zaopatrzenia tam i nie może ich spuszczować. Ma wieczną wojnę domową. Chociaż nieoficjalnie Związek Radziecki wciąż istnieje w Naddniestrzu, tam przy Mołdawii, zbudowany ich region. Bo on ogłosił, że nigdy nie wyszedł i nadal ma flagę Związku Radzieckiego. Ale ten Naddniestrze jest jakieś pojebane. Tam kurna jakiś typowy boss mafijny tam kurna zarządza tym terenem. Tak, bo tam rządzi mafia i chyba 8 i 4 czy 8 armia rosyjska, już nie pamiętam. No tak, tam oddziały rosyjskie są. Chyba letnie igrzyska olimpijskie. Mam nadzieję, że za 4 lata odbędą się bez problemu. No ja też. Tak. Chciałbym zobaczyć igrzyska olimpijskie w Tokio. Tak. Jak nie teraz, to w 2020, a nie, czekaj. Patrzę na Portugalię i takie, Salazar. Kurde, w domu mam książkę właśnie o nim i ją czytałem i nadal nie wiem, o co chodziło mu z tym państwem korporacyjnym, chyba tak.
Bebiko 2.0. Bebiko, pamiętaj, że Benito Mussolini, aka Bebiko. Machnął sobie też państwo korporacyjne. To też a propos czytania książek i nierozumienia ich, to czytałem sobie ten sztuka wojny. A ja takie, tak, mądre. I tak koniec, kurwa, o czym to było? A ja przeczytałem i było bardzo fajne. O, Indie stały się bez powiązań. Co się dzieje w Wielkiej Brytanii? O, Wielka Brytania się zmienia. Bez powiązań idzie. O Boże. O. Monarchia wraca. Ale nie, to jest, kolonie odrywają się, ale... Partia Królewska? Tak, Wspólnota Narodów powstała. A jak nie ma się DLC, to ma taki strasznie biały, okropny kolor. Ojoj, serio? To ma zachęcić do DLC, ale to jest sprytne w ogóle. Takie gówno detale dodałem, że chujowy kolor. Z DLC będziesz miał lepszy. Liczy się. I teraz Kanada pójdzie w komunizm i będzie dobry kolor. Będzie kolor niczym Polski dzisiaj. Polska nie jest biała, czyli poddańcza, ani czerwona, ani że komunistyczna. Jest biało-czerwona. Jezu, ja pamiętam, jak grałem Multika i ziomek miał... Ciągle lagował. I my się pytamy, co ty masz za kompa, że lagujesz, bo to chyba nie ma kwestia neta. I on mówi, nie wiem, jakiś wbudowany w monitor. O kurwa. Laptop tak zwany. Twierdzę, że coś takiego może istnieć. Tak. Jeżeli istnieje, to działa. A co jeśli nie działa? Albo nie istnieje i działa. To co, kończymy pierwszy odcineczek, chłopaki? A, bo się przydałoby. A, można by skończyć. Prawie rok nam się udało rozegrać, uwaga. To czekaj, nie, to jeszcze jedziemy, daj czwórkę, jedziemy, żeby rok był. Piątkę. Dajesz, Malino, dajesz. Nowy rok. Yeah. Dobra, nie. Yeah. Można kończyć, słuchajcie, dotrwaliśmy do tego roku. Patrząc tym tempem, ta seria ma minimum... mój gwizdek, to nawet nie będzie słychać. Dobra. Patrząc tym tempem, ta seria będzie miała minimum 10 odcinków, bo do wojny jeszcze 5 minie. Da. To na razie. Do zobaczenia już w następnym. Do zobaczenia. Okay.